gdyby na terytorium wielkości Warszawy umieścić ludność Szczecina, otoczyć je morzem, dorzucić wspaniałą architekturę i europejsko-arabską mieszankę kultur, wyszłaby Malta w wersji pocztówkowej dla turystów. Ale by uzyskać pełny obraz, trzeba by dodać kilkanaście tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki. Na tle maleńkiej Malty widać ich doskonale. Statystycznie jeden imigrant przypada na około 20 Maltańczyków. To tak jakby w Polsce pojawiły się 2 miliony dodatkowych ludzi. Takich jak Abdul Atif, który przed biedą, przemocą i brakiem perspektyw na lepsze życie uciekł z ojczystej Gany. Tu jest moja przyszłość, choć nie wiem, co będzie jutro. W dzień siedzę tutaj, w nocy idę spać i tak na zmianę. Chodzi tylko o to, żeby jakoś przetrwać. Abdul, podobnie jak zdecydowana większość innych imigrantów, przypłynął na Maltę z Libii. Kilkudniowa podróż łodzią kosztuje od $1000 wzwyż. Nieraz składa się na nią cała wieś, licząc, że inwestycja się zwróci. Horrendalna cena nie przekłada się na komfort i bezpieczeństwo. Trzeba się naprawdę wysilić, żeby sobie wyobrazić warunki podróży tym 6-metrowym pontonem przez Morze Śródziemne. Tą łódką płynęło 85 osób, między innymi kobiety i dzieci. Ściślej mówiąc, 85 osób dopłynęło do celu. Ile wyruszyło w morze, tego nie wie nikt. Imigranci zwykle nie umieją pływać, bo podróż do Europy jest dla nich pierwszym w życiu kontaktem z głęboką wodą. Wypaść z przepełnionej łodzi oznacza umrzeć. Maltańskie statki patrolują obszar 250 razy większy niż terytorium kraju. Dokładnie pomiędzy Libią, skąd wypływają imigranci, a kontynentem europejskim, który jest ich celem. Kiedy jest ładna pogoda i dobre warunki na morzu, przejmujemy 3, 4, 5 łodzi z imigrantami tygodniowo. A w skrajnych przypadkach zdarza się, że robimy to 3 razy dziennie. Prosto z łodzi nielegalni imigranci trafiają do zamkniętych obozów. To jeden z nich, Safi, w którym ponad 1000 mężczyzn czeka na rozpatrzenie ich wniosków o azyl. Kiedy wchodzimy do środka, strażnicy ostrzegają, byśmy pod żadnym pozorem się nie rozdzielali. Kilka dni wcześniej doszło tu do zamieszek. Imigranci wyrywali cegły ze ścian i pręty z okien. Próbowali uciec. Potrzebna była interwencja wojska. Wszystko przez jedną decyzję urzędników imigracyjnych. Wielu z nich odmówiono wypuszczenia na wolność, co oznacza, że pozostaną tu przez kolejnych 6 miesięcy i delikatnie mówiąc, nie spodobało im się to. W naszą stronę rusza kilkudziesięciu imigrantów. Ale nie są agresywni. Każdy z nich chce opowiedzieć swoją historię o prześladowaniu, zabitych członkach rodziny, konieczności ucieczki z kraju. Mają pretensje, kiedy dowiadują się, że nie możemy porozmawiać z każdym z nich z osobna. Jeszcze kilka lat temu Sumon Mohamed żył w Bangladeszu. Był farmaceutą i szeregowym członkiem rządzącej partii. Kiedy władza się zmieniła, zaczęły się włamania do jego domu i napaści na rodzinę. Sumon uciekł do Libii, stamtąd trafił na Maltę. Opozycjonista w moim kraju w każdej chwili może mieć problemy, łącznie z tym, że może stracić życie, zwłaszcza taki szeregowy członek partii jak ja. W oczy rzucają się warunki, w jakich mieszkają osadzeni. Jest tłoczno i duszno. W obozie Halfar, przeznaczonym dla małżeństw i samotnych kobiet, w jednym pokoju mieszka po kilkanaście osób. Jedyną prywatność zapewniają tkaniny, które pełnią tu funkcję ścian, ale i tak jest o niebo lepiej niż w ojczyźnie. Wojna w Somalii trwa od 20 lat. Właściwie przez całe moje życie widziałam wojnę, ale kiedy terroryści z Al-Shabaab zabili mojego ojca i brata, zdecydowałam się uciec z kraju. Największą pretensją imigrantów z zamkniętych obozów jest to, że często przez wiele miesięcy czekają na jakiekolwiek decyzje co do ich dalszego losu.
Arkor był nie taka, Rozumiemy, co czują ci ludzie, dlatego wciąż prosimy Unię Europejską o wsparcie, bo jesteśmy zbyt małym krajem, by móc przyjąć wszystkich imigrantów, którzy tu płyną. Problemem jest to, że imigranci zwykle nie mają dokumentów. Sprawdzenie, który z nich jest uchodźcą, a który bandytą, bywa bardzo trudne, a często po prostu niemożliwe. Ci, którzy mogą wyjść zza krat obozów, szukają pracy. W Marsie na południu wyspy całymi dniami siedzą i czekają na kogoś, kto potrzebuje ekipy przeprowadzkowej lub pomocy na budowie. Zarabiają 2-3 euro za godzinę i to nieregularnie. Czasami przez całe dnie nie udaje im się znaleźć zajęcia. Kwati Musa od 3 lat próbuje zebrać pieniądze potrzebne mu do odszukania rodzeństwa, które tak jak on uciekło z wybrzeża Kości Słoniowej. To jego jedyni żywi krewni. Matka zmarła, ojciec zginął w wojnie domowej. Nie mam pojęcia, gdzie teraz żyją moi bracia i siostry. Może w Mali, może w Nigerii. Nie wiem, od lat nie mam z nimi kontaktu. Ale nawet gdyby Kujatiemu udało się zebrać pieniądze, nie mógłby szukać rodzeństwa, bo imigranci nie mają prawa opuszczania Malty. Z tego powodu niektórzy nazywają wyspę Alcatraz. Na ich tymczasowych dokumentach widnieje wielka adnotacja, że są one ważne tylko na terenie Malty. Chcemy swobodnie się poruszać i dlatego, kiedy dostajemy te dokumenty, od razu usuwamy ten napis. Co oczywiście jest tylko symbolicznym gestem. Nawet Masud Ibrahim z Nigru nie może się stąd ruszyć, choć uchodzi tu za zamożnego człowieka. Ma samochód, smartfon i podróbkę złotego zegarka. Czasem mam pieniądze, a czasem ich nie mam. Zobacz, wystarczyło mi tylko na 12 litrów paliwa i mam nadzieję, że do końca dnia mi to wystarczy. Masuda stać nawet na wynajęcie 12-metrowego mieszkania za 225 euro miesięcznie, choć jeszcze 5 lat temu, kiedy płynął łodzią z innymi imigrantami, nie miał nic. Podczas podróży poznał swoją przyszłą żonę, ma z nią dziecko, ale teraz nie są już razem. Wcześniej starał się o azyl w różnych krajach, między innymi w Hongkongu, skąd został deportowany. Teraz jako imigrant z doświadczeniem zarabia na takich jak on sam. Pytanie o legalność zajęcia kwituje skinieniem głowy. Niektórzy imigranci mają paszporty. Skupuję je od nich i sprzedaję tym, którzy potrzebują przedostać się do innego kraju. Bywamy bardzo podobni do siebie, dlatego często się to udaje. Masud nie mówi, ilu ludzi dzięki jego pomocy nielegalnie opuściło Maltę, ale może mieć pewność, że paszportowy biznes ma przyszłość. Ktoś taki jak on wie najlepiej, że imigranci przestaną szturmować Europę dopiero wówczas, kiedy znikną powody, dla których to robią. Zajęcia nie zabraknie Masudowi do emerytury.